trening oficjalny. W tej grupie zakończony zwycięstwem Dzianisa Slawińskiego, a więc białoruskiego kierowcy, który dołącza tutaj do stawki International Rotax Poland Trophy. On w ubiegły weekend wygrał na Węgrzech, na Pannonia Ring, pierwszą rundę Central Eastern Europe. Dzianis Slawiński, doskonale znany wszystkim Państwu, którzy śledzą Rotax Max Challenge Poland. W ubiegłym roku również wysoko Dzianis Slawiński w tej międzynarodowej imprezie, a kolejne miejsca w czasówce zajęli Mateusz Pyłka, Jakub Gryguła, Piotr Wiśnicki, Mateusz Kaprzyk, Kamil Donicz, który debiutuje wśród juniorów, Piotr Grudzień, Szymon Śliwowski i Timofi Stepaszko. To jest dziewiątka juniorów, którzy już w tym pierwszym zapoznawczym okrążeniu. Może zobaczmy w tym momencie tor, jak wygląda tor. Kartodrom Bydgoszczy, przypomnijmy, 1017 metrów. Oto nitka tego toru, pierwszy zakręt w lewo, no i tutaj ta zdradliwa szykana tuż po prostej startowej. Tor techniczny, tor z delikatnie profilowanymi zakrętami, a więc tutaj zupełnie inaczej to wygląda niż kiedyś, Tobiasz. Tak, te profilowane zakręty są jakby o tyle fajne, że możemy bardzo szybko się po nich poruszać. Fakt, że jakby kondycyjnie wtedy jest trudniej, są większe przeciążenia, ale Rotax nie porusza się na aż takich miękkich oponach, że to jest tak ciężkie dla kierowców. Co innego, gdybyśmy jechali na super przyczepnych, miękkich oponach typu Brixton czy Vega, to już jest odczuwalne na rękach. No i widzimy, cała stawka, Dzianis Slawiński, Mateusz Pyłka, linia pierwsza, w kolejnej Jakub Gryguła, Piotr Wiśnicki, później Mateusz Kaprzyk, Kamil Donicz, Piotr Grudzień, Szymon Śliwowski i Timofi Stepaszko. Cieszy tutaj udział Szymona Śliwowskiego, który po długiej przerwie wraca do rywalizacji Rotax Max Challenge, a tuż za nim Ukrainiec Timofi Stepaszko. No i zobaczmy, światła zapalone, gasną i jedziemy wyścigu. Trochę szybki start. Bardzo szybko najechali. Na razie bezpiecznie, bez żadnych incydentów. Pierwszy zakręt prowadzi Dzianis Slawiński, pozycja druga Jakub Gryguła, trzeci jest Mateusz Pyłka. No i mamy zmianę na pozycji lidera. Kuba Gryguła, Dzianis Slawiński. No oni razem rywalizowali w tej węgierskiej rundzie na Pannonia Ring. No i widzimy tutaj, że również Mateusz Pyłka szuka swojej szansy. Kuba Gryguła na prowadzeniu. I on będzie kończył to pierwsze okrążenie jako lider tego wyścigu. Ale tuż za nim Białorusin, Dzianis Slawiński, Mateusz Pyłka i Piotr Wiśnicki. To jest ta pierwsza czwórka kierowców. Ale przyglądają się teraz sędziowie na tym balkonie, który tutaj wisi nad prostą startową. Obserwują bacznie tą rywalizację. Ale jest czysto. Na razie bez żadnych incydentów. Jakub Gryguła uzyskał trochę przewagę. To jakby lepiej wstrzelili się w ustawienia na to warunki. Kuba Gryguła, widzimy, najlepszy czas również po tym pierwszym okrążeniu. 57 sekund, 239 tysięcznych. Kuba Gryguła, który wygrywał rundy 3 tygodnie temu w Starym Kisielinie. No tutaj w Bydgoszczy również będzie chciał zapewnić sobie zwycięstwo. Nie będzie to łatwa sztuka, bo Dzianis Slawiński szybki, ale tutaj Białorusin walczy z Mateuszem Pyłką, który również zalicza się do faworytów tegorocznego Challenge'u Rotaxa. Na czwartej pozycji Piotr Wiśnicki. No, rozmawialiśmy wcześniej w Starym Kisielinie, że jeden z najmłodszych juniorów kategorii Junior Max w Europie. 12 lat. Tak jest, startuje dzięki zwycięstwu w ubiegłym sezonie w kategorii mini, a my widzimy tutaj kolejnych zawodników. 295, Timofi Stepaszko i Piotr Grudzień.
walczą na pozycjach 8 i 9. W środku stawki Kamil Donicz, Mateusz Kaprzyk, Szymon Śliwowski, a Kuba Greguła już z coraz większą przewagą. Widzimy, że poprawia również najlepszy czas. 56 sekund, 533 tysięczne. A my obserwujemy Piotra Grudnia i Tymofija Stepaszko zamykających tą stawkę. Troszeczkę nam się tutaj rozjeżdżają po okrążeniu, po całym okrążeniu kierowcy Junior Maxa. Ta pierwsza czwórka również z dużymi odstępami, ale Gianni Slawiński, Mateusz Pyłka toczą w tym momencie bój o pozycję drugą. Na razie Białorusin przed Polakiem. Oto oni. Gianni Slawiński i Mateusz Pyłka. No tutaj to dohamowanie przy stanowisku czwartym, bardzo charakterystyczne. Ta agrafka, taka słynna agrafka już torów Bydgoszczy. Tutaj dochodzi również do wielu momentów wyprzedzania. Ale też do licznych przehamowań, tak jak widzieliśmy na treningach. No ciężko było wyczuć ten właściwy moment, żeby nie przestrzelić tego momentu hamowania i nie wylądować w trawie. Ależ blisko, blisko Mateusz Pyłka, Dzianisa Slawińskiego. Widzimy, że delikatna przewaga Kuby Greguły. No on będzie zyskiwał tutaj. No i mamy atak, ależ jeszcze nie udany. Mateusz Pyłka próbował wyprzedzić białoruskiego kierowcę. Cztery okrążenia za nami. Najlepszy czas należy w tym momencie właśnie do tego, który jedzie tuż za Białorusinem. Mateusza Pyłki, 56 sekund, 381 tysięcznych. Te czasy będą cały czas się poprawiać, bo widzimy tor przesycha. No przejaśnie nam się tutaj nad torem, ale jeszcze widoczne są miejsca, w których zalega woda. Tutaj widzimy Kamila Donicza i jadącego z numerem 299 Mateusza Kaprzyka. To są pozycje piąta i szósta. A tutaj walka o drugie miejsce. Gianni Slawiński, Mateusz Pyłka. Obaj doskonale sobie znani, obaj uczestniczą w rundach Central Eastern Europe. Teraz znów próbuje Mateusz Pyłka. No i obaj oczywiście startują w Euro Challenger Taxa. Mogliśmy śledzić ich poczynania we francuskim Salbris. W pierwszej rundzie Euro Challenge'u Gianni Slawiński i Mateusz Pyłka wystąpili we Francji. To były pierwsze ich spotkania z tą stawką europejską. Mateusz Pyłka próbuje po zewnętrznej, ale... Ależ teraz tutaj błąd chyba popełnił Białorusin. Dochodzi do kontaktu delikatnego. Stracił Mateusz Pyłka troszkę. A ja szukam na torze numeru 246. To Szymon Śliwowski. Pozycja siódma. On wraca po długiej przerwie, długiej nieobecności do wyścigów Rotaxa. Oto Piotr Wiśnicki. Zwycięzca ubiegłorocznych zawodów w klasyfikacji generalnej w kategorii mini. W tym momencie debiutuje w tym sezonie wśród juniorów. No drobny, malutki Piotr Wiśnicki, ale dzielnie sobie radzi za kierownicą szybszej kategorii, kategorii juniorskiej. Taki Angry Bird, widzimy po kasku. A tutaj Gianni Slawiński, Mateusz Pyłka, pozycja druga i trzecia. No i tam walka trójki kierowców, Kamil Donicz, mamy ostrzeżenie numer 258, a więc Gianni Slawiński otrzymuje ostatnie ostrzeżenie od sędziów. A tutaj trójka kierowców, Kamil Donicz, Mateusz Kaprzyk i Szymon Śliwowski, o którym mówiłem wcześniej. On wraca po długiej przerwie do rywalizacji Junior Maxa. Kamil Donicz, który również startuje wśród juniorów w konkurencyjnej serii Roka, wraca do wydarzeń, do rywalizacji wśród kierowców Rotaxa. Teraz pierwszy jego weekend w Rotax Max Challenge. Mateusz Kaprzyk to jest ten kierowca w czerwonym kasku. To debiutant, tegoroczny debiutant
No i widzimy, że bardziej doświadczeni Kamil Donicz i Szymon Śliwowski bez problemu radzą sobie z tym debiutantem tegorocznego sezonu. Przypomnijmy, Kuba Greguła prowadzi, drugi Gianni Slawiński, trzeci Mateusz Pyłka, on wciąż dzierży pierwszy czas, najlepszy czas okrążenia, 56 sekund, 381 tysięcznych, no i cały czas na ogonie białoruskiego kierowcy. Widzimy, Gianni Slawiński i Mateusz Pyłka, pozycja druga i trzecia. Prawie 3 sekundy przewagi Jakuba Greguły, 8 okrążeń za nami. Jeszcze 2 do końca tej rywalizacji. No tutaj chyba już Jakub Greguła niezagrożony na pozycji pierwszej. Oto on, ubiegłoroczny mistrz, międzynarodowy mistrz Polski kategorii KF, junior, zwycięzca 2 pierwszych rund Rotaxa w Starym Kisielinie. I jeszcze 2 okrążenia do końca. No i zobaczymy. Ciekaw jestem, czy Mateusz Pyłka, który jedzie na trzecim miejscu, zaatakuje w tych ostatnich sekwencjach toru, ostatnich sekwencjach wyścigu białoruskiego kierowcy Giannisa Slawińskiego. Tutaj również walka na pozycjach 5, 6 i 7. Kamil Donicz, Szymon Śliwowski, Mateusz Kaprzyk. Oto oni na ekranie. A stawkę uzupełniają jeszcze Piotr Grudzień i Tymofi Stepaszko. A tutaj walka o drugą pozycję. Zobaczmy. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Czeka jeszcze chyba na ostatnie okrążenie Mateusz Pyłka. Za chwileczkę tablica last lap. Tak jest. Już w rękach sędziów. Kuba Greguła otwiera ostatnie okrążenie. No i mamy... atak, mamy atak na pozycję drugą. Mateusz Pyłka jest na drugim miejscu, chociaż w tym momencie odpowiedź Giannisa Slawińskiego. No nie widzieliśmy tego fragmentu, ale no, akcja w wykonaniu Mateusza Pyłki. Tak, postraszył Białorusina, ale teraz już przechodzi do konkretów, można powiedzieć. Ostatnie sekwencje tego wyścigu. Mateusz Pyłka walczy o drugą pozycję. Drugi jest w tym momencie Gianni Slawiński. No i zobaczmy to dohamowanie. Czy opóźni? Aj, chyba nie zdążył. Chyba nie zdąży. Tak jest. Obronną ręką w tym wyścigu wychodzi Białorusin. On jest drugi. Kuba Greguła już za moment na prostej startowej. A my widzimy Giannisa Slawińskiego i Mateusza Pyłkę, którzy kończą ten wyścig na pozycjach drugiej i trzeciej. Wygrywa Kuba Greguła. Zobaczmy kolejnych zawodników. Tutaj czwarta pozycja. Szymon Śliwowski, nie, czwarta pozycja Piotr Wiśnicki, piąty jest Szymon Śliwowski, szósty Kamil Donicz i Mateusz Kaprzyk. Oni teraz walczą o pozycję szóstą. Kto będzie szybszy? Aj, Mateusz Kaprzyk pięknie tutaj wyprowadza atak i kończy wyścig na pozycji szóstej, siódmy Kamil Donicz. No i dwójka kierowców zamykających stawkę. Piotr Grudzień, pozycja 8 i 9 Tymofi Stepaszko, który w tym momencie wjeżdża na prostą startową. Już jest i widzi flagę szachownicę. Kończy ten wyścig Ukrainiec. A więc mamy komplet. Wygrywa Jakub Greguła. Drugi Gianni Slawiński. Trzeci Mateusz Pyłka. Kolejne pozycje Piotr Wiśnicki, Szymon Śliwowski, Mateusz Kaprzyk, Kamil Donicz, Piotr Grudzień i Tymofi Stepaszko.